Cześć, jestem Agata, jestem lekarzem z Polski i rozpoczęłam studia podyplomowe na Hiszpańskiej Akademii AMIR. Zaczęłam studia podyplomowe z medycyny estetycznej w AMIR-ze, ponieważ moje przyszłe plany są związane z pracą w Hiszpanii, a Akademia AMIR umożliwia mi zdobycie dwóch dyplomów, jeden polski, a drugi hiszpański. Więc poza dyplomem w Hiszpanii i możliwością pracy tutaj, mam jeszcze dyplom z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który umożliwia mi pracę w Polsce. Mogę polecić AMIR wszystkim przyszłym lekarzom, ponieważ jako jedna z niewielu uczelni w porównaniu do tych, które są w Polsce, AMIR oferuje całą teorię w formie online, którą możecie obejrzeć wtedy, kiedy chcecie i wracać tyle razy do danych tematów, ile tylko będziecie chcieli i potrzebowali. Natomiast cały tydzień praktyczny odbywa się w Madrycie, tutaj na miejscu, gdzie mamy zajęcia od rana do wieczora z doświadczonymi lekarzami i po prostu możemy bardzo dużo uczyć się w jednym czasie. Czyli nie wymaga to dojazdu do pewnych miejsc co weekend. Dla niektórych osób może być to po prostu uciążliwe, a tutaj przylatujemy raz i możemy wszystko zrobić jednym ciągiem. Zajęcia praktyczne wyglądają tak, że przylatujemy do Madrytu, mamy tutaj 7 pełnych dni zajęć z doświadczonymi lekarzami. Wszystko odbywa się w języku angielskim. Oprócz świetnych zajęć prowadzonych merytorycznie i żywych pacjentów, na których możemy wykonywać zabiegi, poznałam tutaj świetnych ludzi, jesteśmy jak rodzina, każdy wieczór spędzamy tak naprawdę razem. Są to osoby z całego świata, gdzie naprawdę można się z nimi zaprzyjaźnić i myślę, że będą to kontakty na całe życie. Jeśli chodzi o program zajęć, to nie różni się on bardzo od tego, który mamy w Polsce. Obejmuje tak naprawdę całą medycynę estetyczną, od mezoterapii po toksynę botulinową, kwas hialuronowy. Skupia się również na urządzeniach wysokoenergetycznych i laserach, więc tak naprawdę możemy nauczyć się tutaj wszystkiego.